Siema wszystkim, mamy już 3 tygodnie prawie jak dodatek z nami i możemy sobie grać i w sumie mam teraz możliwość, żeby podsumować ten pierwszy start w War Within, jak to wygląda z mojej strony. A mam kilka rzeczy do powiedzenia, więc jak zawsze postanowiłem, że się wypowiem. To, co Blizzard odwalił z Early Access, to była porażka, o tym wszyscy wiemy. Rozbiło to graczy na dwie grupy. Premiera nie była taka jak zawsze, nie, okupowana przez ludzi, nie było tego hype'u, nie czuć było tej całej radości, że bierze się udział w czymś konkretnym i przez to też na przykład ja miałem takie wrażenie, że biorę udział w kolejnym patchu do Dragonflight'a. Ten pierwszy start nie był wcale zhypowany, te wszystkie kolejki, które zawsze mieliśmy i ten ludzie naokoło sprawiali, że miało się wrażenie, że bierze się udział w czymś wielkim, a tutaj niestety tego nie było. No to, ale to jest cały Blizzard. Kocham Warcrafta, ale z Blizzardem mam problem z tym, co robią, jak to robią i tak dalej. A szczególnie przez ich ciśnienie na kasę. No i tutaj za dodatkowe kilka dolarów można było ten Early Access, który w ogóle nie był potrzebny. Ja nawet nie wiedziałem, że mam Early Access, bo mi kumpel powiedział: słuchaj, tylko jak masz kolekcjonerki, to masz Early Access. O tym nie wiedziałem. Użyłem. Mi się przydało tylko dlatego, że to był akurat długi weekend w Anglii i ja mogłem sobie na spokojnie spróbować tego dodatku, zanim wróciłem do pracy, więc to był ten plus. Poza tym nic wielkiego i uważam, że to był zły ruch, jeśli chodzi o Blizzarda. No ale jak wiemy wszyscy, Blizzard jest łasy na kasę, co też pokazuje ostatni Twitch Drop. Wszyscy walą Twitch Dropy, przynajmniej w tych grach, w które ja gram, za zwykłe oglądanie sobie streamerów. A tutaj Blizzard wymyślił, że dostaniemy jakiegoś tam z dupy peta, jakąś sówkę, jeśli wykupimy dwa razy suby, czyli tam jak sprawdziłem to około 8-9 funtów i obejrzymy streama danego streamera. Ok, rozumiem, że te suby idą na konto streamera, więc jest to powiedzmy szczytny cel, aczkolwiek znowu Blizzard kazał nam płacić za coś, gdzie w innych miejscach dostaje się za darmo. To taki wstępniaczek, zajmijmy się samym War Within. Więc może zacznijmy od plusów. Krainy są ciekawe. Graficznie Blizzard zawsze dostarczał i krainy są ciekawe. Grafika jest zawsze dobra. Fajnie to wszystko, porobione detale i tak dalej, więc tu nie mam się co przyczepić. Najpiękniejsza w grze jest muzyka. Nie wiem, czy to już wiecie na pewno. Po prostu miałem momenty na moim streamie, że zatrzymywałem się w danej lokacji i słuchałem sobie muzyki, bo jest przepiękna, jest cudowna. Naprawdę coś pięknego. Jeśli chodzi o dalej grafikę i krainy, podoba mi się Dorgonal. Mamy w końcu krasnoludów pokazanych, ich w szczycie, dobrze prosperujących, ciekawa kraina, bo zawsze w fantasy było tak, że krasnoludy były pokazywane już po ich świetności, po im okresie świetności, który się skończył, że są jakieś tam niedobitki, że kopalnie są przejęte przez kogoś tam, jak mamy Władcę Pierścieni i to dalej. A tutaj mamy pokazane miasto jakby w szczycie świetności i głębi tego miasta, te podziemia, wszystko jest tak to fajnie ujęte, lorowo, zgodne jakby z fantasy. No i w końcu dostaliśmy tolkienowskie baby z brodami. I może to jest jakiś lekki krok w stronę woke, bo jest tak późno pokazane, ale nie poszukiwałem sobie innych gier, żeby pokazywały krasnoludy z brodami, a dobrze wiemy o tym, że przecież już właśnie Tolkien pisał, że krasnoludzkie kobiety mają brody i tutaj w końcu mamy kobiety z brodami. To jest to kolejny plus i uważam, że lorowo jest ciekawie. Ja sobie postanowiłem, że w tym dodatku będę jak najczęściej jeździł mountem naziemnym, żeby zwiedzać krainy i docenić ten art i kunsz, który włożono w tworzenie krain. Ale szybko się okazało, że w sumie krainy są tak zbudowane pod latanie. I latanie tutaj też jest fajną rzeczą, że jest dostępne. Więc tam, gdzie mogłem jeździć, sobie jeździłem i zwiedzałem, a tam, gdzie trzeba było się przelecieć, to sobie leciałem. Wiadomość o tym, że Pathfindera trzeba zrobić, żeby mieć latanie klasyczne, trochę mnie zmierdziło, ale się okazało, że ten Pathfinder jest bardzo ładny, łatwy i szybki do zrobienia, więc go w sumie szybko zapiąłem i używam teraz w większości go, żeby sobie zawisnąć i pozwiedzać krainy, bo po prostu lubię się ekscytować tą oprawą graficzną. A krainy naprawdę z lotu ptaka wyglądają cudownie, a szczególnie ta stolica Nerubianów. Więc to jest wszystko na plus. Jeśli chodzi o lore, to w końcu zrobiłem to, co planowałem zrobić w Dragonflight'cie i czytam wszystkie questlogi. Było powiedziane gdzieś na necie, że to jest story-driven
dodatek i że warto skupić się na czytaniu questlogu, więc przeleciałem najpierw całą kampanię, czytając każdy questlog, jak nigdy wcześniej w życiu i jak obiecałem sobie w Dragonflight'cie. I do dzisiaj nie ominę żadnego questlogu, a potem jak już skończyłem kampanię, to kiedyś robiłem quest tak, że brałem masę questów w jednej strefie, zabijałem wszystkie moby, wykonywałem wszystkie questy, leciałem dalej, tracąc w ogóle logikę i ciągłość historii. Teraz robię tak, że jeśli biorę quest poboczny, to robię ten cały chain do końca, czytając wszystkie questlogi, wszystkie stay and listen także, więc ta cała historia w głowie rodzi się o wiele lepiej i kształtuje się lepiej. I w końcu gram w tą grę tak, jak się powinno grać. Grałem tak przy Vanilli 20 lat temu, ale nie pamiętam, jak długo wytrzymywałem czytając questlogi. Sam start w War Within, początkowa radość i excitement nie był tak mocny jak przy innych dodatkach. Nie wiem, czy to było właśnie winą tego Early Accessu, ale miałem wrażenie właśnie, że tak jakbym grał w przedłużenie Dragonflight'a. I powiem szczerze, że miałem takie przez chwilę odczucie, że nie wiem, co tu jest takiego fajnego. Takie to było mdłe i nijakie. Przez chwilę może się dałem po prostu unieść moim zmiksowanym odczuciom, ale teraz z chęcią się loguję do Dragonflight'a i naprawdę podoba mi się. Na Metascore War Within ma 85 punktów od Metascore, a użytkownicy zaliczyli go na 5,2. Ja osobiście uważam to za bardziej ciekawe niż Dragonflight. Może dlatego, że czytam wszystkie questlogi i się bardziej skupiam na tym, co się wokół dzieje i na historii i tak dalej. Ale jeśli mam to wynieść jakoś procentowo, to może ten dodatek podoba mi się 10% bardziej niż Dragonflight. Oczywiście już mówiłem to wcześniej, gdzieś na nagraniu i pewnie na streamie, że uważam, że latanie dostępne od razu jest na plus, muzyka jest na plus, ale też delves są na plus i followersowe dungeony mi to bardzo ułatwia sprawę, bo mogę sobie wieczorem sam popykać komu, nie psując gameplaya, co już kiedyś mówiłem. To w sumie chyba tyle, jeśli chodzi o plusy tej gry, bo wszyscy wiemy, jakie są. Na tą chwilę jeszcze, dzisiaj jest środa, więc dzisiaj wystartował pierwszy sezon, pierwszy jakiś tam dungeon raid dostępny i tak dalej, więc się będzie teraz działo, już widziałem, że w Dorgonalu są kolejki i tłumy walące do delfsów i tak dalej. A jeśli chodzi o minusy, to jest ich kilka i to może moje takie prywatne czepianie się, ale jestem człowiekiem, który no kurde, jak wydaje coś pieniążki, to jednak się tam przyczepię do kilku rzeczy. Więc jeśli chodzi o problemy, to oczywiście lagi. Ja doświadczyłem lagów na Auction House, doświadczyłem lagów na podnoszeniu itemów z questów, z mobków, takie nawet jak zwykłe skurowanie, czy po prostu zwykłego lootu. Mam duże lagi, jeśli chodzi o, może nie lagi, ale nie mogę czasem otworzyć questa. Wchodzę do miasta, klikam na mobka i quest mi się nie pojawia. Klikam jeszcze raz, quest mi się nie pojawia do zaakceptowania. Muszę zrobić slash reload, reloaduję grę i wtedy dopiero mogę questa wziąć, czy tam podnieść. Gdzieś tam na chyba streamie u Samaela ktoś mówił, że są znikające questy, że questy znikają z mapy, nie można ich znaleźć. Sam się spotkałem z taką sytuacją, że miałem questa wziętego, przyleciałem na miejsce i nie było tutaj do questa żadnego mobka nic. Musiałem tego questa wyrzucić, wziąć go jeszcze raz i wtedy mi się dopiero pojawił w strefie mobek i to, co miałem wykonać. No to jest taka jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o grę, to nie wiem, może się przywalę za niepotrzebnie. Tu się musiałem upewnić oczywiście u naszego znawcy loru Samaela, którego pozdrawiam i polecam wszystkim, jeśli nie znacie. Ferin Lothar. Pojawia się postać, która nie jest jakoś powiązana z naszymi Lotharami, ale ma to same nazwisko, więc jest może jakimś dalekim kuzynem. Moje pytanie. Po chuj. Czy nie można było wprowadzić do gry nowej, jakiejś kozackiej postaci? Nowe nazwisko, nie powiązana z nikim, ale stanowiąca jakąś mocną postać, mocną osobę budującą nam lore i storyline. Czy trzeba było dać jej nazwisko, które jest powiązane z grą, żeby gracze skumali i się zastanowili, o, coś ciekawego, tam jakaś kuzynka, może Anduina, tam przez wujka, babcię, dziadka? Nie kumam tego, nie wiem, czy założycie, ale w Hallowfall w sumie większość tych rządzących to są kobiety. Nie mam z tym problemu, aczkolwiek może ja jakiś mały problem mam. A taki malutki. Co mnie rozwala, jeśli chodzi o tą krainę, bo z całą resztą nie mam żadnego problemu, to rozwala mi taki brak logiki. Tutaj rzeczywiście może mógłby sama się pojawić i wyjaśnić to lorowo, może się mylę, ale
Story jest takie, płyną sobie Arati łodziami, nagle pojawia się coś, jakiś teleport, teleportował ich pod ziemię, pojawili się pod ziemią i tam zaczęli walczyć z Nerubianami. I są uwięzieni i ciągle walczą, ta walka jest dość intensywna, bo pomimo tego, że tam siedzą już długie lata, wybudowali swoje budynki, założyli swoje osiedle, te Nerubiany atakują ich ciągle z bliska pod domem, można powiedzieć. A mają korytarz zbudowany, żeby uciec z tego na powierzchnię i zacząć normalne życie poza tymi kopalniami. Ale jednak tam siedzą. To jest dla mnie mało logiczne. I też rozwala mnie ta ilość zeppelinów tam latających. W Ogrimmarze są dwa, a Ogrimmar jest na zewnątrz i jest dość jałowy. A to jest mała jaskinia, w której oni się tam gniotą od lat, zamiast uciec, a mają korytarz już zbudowany, można spokojnie przelecieć na zewnątrz. Siedzą tam i latają zeppelinami pod skałami, które zewsząd są naszpikowane ostrymi zakończeniami. Jakie to byłoby w logice i w rzeczywistości trudne do ogarniania. Chyba nie muszę nawet mówić. To mam problem tylko taki delikatny z tym Half-Elfem. Właśnie z tym Ferin, Lothar, mógłby to być ktoś nowy, ciekawszy, wnoszący coś nowego do story, do lore'u. Jakiś kozak po prostu. A nie taka kolejna pierdółka jakoś tam powiązana, żeby tam fajnie było, tam żeby gracze się podnieśli, o Lothar. To, że tam siedzą zamiast uciec, przecież to byłoby normalne, że każdy by się szukał po prostu drogi ucieczki i powrotu na powierzchnię. I ilość tych kurwa zeppelinów, nawet jeśli stwierdzimy, słuchaj, tylko zamknij dupę, przecież oni tam latają, żeby się bronić przed Nerubianami, którzy atakują. Ale Nerubiany też latają i atakują z powietrza też. A skupienie, tak wielkie skupienie zeppelinów w tak małej przestrzeni byłoby trudne do nawigowania i do unikania po prostu wypadków. Taka mała logika. Ja wiem, że to jest gra, w świat fantasy wszystko jest zmyślone, ale jednak wprowadźmy trochę logiki do tego naszego wymyślonego świata. No taki malutki problem mój, jeśli chodzi o to. Podsumowując, to mam w sumie tyle do powiedzenia na temat obecnego dodatku. Zobaczymy dalej, jak to będzie z nami, z mythikami i tak dalej. W tym momencie pewnie ludzie będą mieli więcej do powiedzenia, jak wyjdą mechaniki i system lootu i tak dalej. Ale osobiście na tą chwilę gra mi się przyjemnie. Poza tym wszystkim, o czym już opowiedziałem. Jedynym problem, jaki jeszcze mam i o tym nakręcę osobny odcinek, kolejny krasnolud. Kolejna rasa. Moi kumple się burzą, że o ja pierdolę, trzeba zaliczyć wszystko i tyle questów, żeby tą rasę odblokować i nią grać. No ale te dodatkowe rasy w sumie zawsze były chyba dostępne jako altowe. No nie, na przykład Pandaryni nie byli dostępni jako altowe, można było z nimi grać już na samym początku, więc w sumie można by było ich odblokować wcześniej, żeby ktoś mógł na przykład w starej kampanii iść takim krasnoludem. Mnie to akurat wisi, bo krasnoluda mam jednego i to jest mój problem, na temat którego nakręcę osobny odcinek. Po chuj nam trzeci, kurwa, reskin krasnoluda. Mam już trzy krasnoludy. Wiem, że mamy dwoje orków, mamy tam dwoje taurenów i tak dalej, i tak dalej. Vulpere, kto to w ogóle, kurwa, chciał? Ja czekam na Tuskarów. Dlaczego nie mamy Tuskarów? Tuskarzy istnieją w grze od lat. Ten teaser na cinematiku Dragonflighta dał mi nadzieję, że się pojawią Tuskarzy w grze, bo chciałbym grać Tuskara. Tym bardziej, że Tuskar, z tego co czytałem i słyszałem, jest zbudowany w sumie na animacji i bryle Pandarena, więc mógłby być w grze. Ja chcę, kurwa, Tuskarów. Jest prywatny serwer na internecie, gdzie można Tuskarem zagrać. Ale, kurwa, Blizzard nie daje nam trzeciego krasnala. Jeśli już dajemy kilka wersji różnych postaci w grze, ja chcę dostać jeszcze Taunka, Taurena z Wrath of the Lich King. Oni mają zajebiste twarze, takie agresywne. Chciałbym mieć taką postać. Kiedy to wejdzie do gry? O tym chcę nagrać ostatni odcinek, żeby po prostu, kurwa, pocisnąć Blizzardowi i wybłagać ich, żeby w końcu dali. Nie wiem. Wiem, że też z tego, co dziś słyszałem, w trzeciej części sagi World Soul Saga mamy wrócić do Northrendu właśnie, więc mam nadzieję, że w tamtym momencie będziemy mieli te dwie klasy dostępne jako grywalne, bo ja bym chciał bardzo grać, kurwa, Tuskarem. Dlaczego nie mogę? Kurwa, Blizzard. No i tak podsumowując tym optymistycznym akcentem, to tyle, co mnie boli. Ogólnie, osobiście, prywatnie, z moim zryciem w głowie, uważam, że War Within jest fajne. Te rzeczy, które mnie bolą, próbuję wypychać z głowy. Czytam wszystkie quest logi i na razie się enjoyuję. Nie lecę, próbuję robić wszystkie questy, chcę zapiąć, które są dostępne, wszystkie, więc mi trochę zejdzie. Ale ja nigdy nie miałem ciśnienia na jakiś tam mega level
armoru, tylko właśnie na questowanie i eksplorację. Więc ja wracam do pracy, bo oficjalnie teraz pracuję z domu. Potem wracam do grania. Wam życzę miłego dnia, miłego tygodnia, miłego weekendu, no i miłego grania, progresowania i szczęśliwych lutów. No i na koniec, jeśli mógłbym prosić, abyście zostawili po sobie jakiś ślad w postaci łapki w górę, komentarza czy suba, byłoby mi przyjemnie. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, live long and prosper.